Kochani, właśnie zarezerwowałam urodziny mojej córeczki. Będziemy je robić właśnie w tym oto miejscu. We Włoszech to jest bardzo modne, by właśnie organizować dzieciom urodziny w takich miejscach, gdzie są dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, różne atrakcje. Rzadko kiedy urodziny odprawia się w domu. Nikt tu nie chce takich problemów, nikt nie chce tego całego zamieszania, brudzenia. Mniej więcej to kosztuje 12 euro za dziecko, za dorosłego się nie płaci, więc jest bardzo wygodnie. Nakręcę Wam wszystko właśnie, jak to wygląda. Cieszę się bardzo, bo jako pierwsza zarezerwowałam i przez to będziemy najbliżej tej właśnie strefy dla dzieci z zabawkami. Koszt za jedno dziecko to jest 12 euro, ale minimum musi być to 10 dzieci. Jest w tym tort, pizza, focaccia, chipsy, picie, więc nie muszę się już niczym martwić, nic robić. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę w domu zorganizowanie takich urodzin mnie kosztuje prawie tyle samo, więc wolałam sobie to zorganizować tutaj. Nie mam żadnych stresów, w sobotę jestem w pracy, więc nie będę musiała śpieszyć się, sprzątać przed urodzinami, sprzątać po urodzinach, latać za dziećmi, gotować, sprzątać, szykować. Wcześniej, kiedy nie pracowałam, to takie rzeczy robiłam, a teraz mi się już po prostu nie chce i jestem wygodna. Tak wygląda restauracja, bar powiedzmy, otwarty 24 godziny na dobę. Bar ten prowadzi osoba, która wygrała Grande Fratello, Big Brother tutaj we Włoszech. U nas ten program nazywa się Duży Brat chyba, prawda? Dzień dobry, dzień dobry. Dziś zaczynamy szykowanie przyjęcia urodzinowego Anastazji. To nie są jej urodziny, we wtorek będą. Dziś jest niedziela, ale ona już nie śpi od 6 rano, bo nie może się doczekać, aż pójdziemy. Ja oczywiście muszę najpierw wypić kawę. Jak wypiję kawę, to zacznę się szykować. Wcześniej nie ma szans, także zaczynamy dzień. Przed urodzinkami jeszcze idziemy do kościółka. Tu jest moja śliczna Tusia, elegancka do kościółka. A tu mój łobuz. Pokaż się, łobuz. Pokaż się, łobuz. 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 Prawdziwy łobuz. Idziemy na mszę pomodlić się za całą rodzinkę. Miłej niedzieli. Czas na szybki, niedzielny obiadek. Po 3 godzinach wreszcie Anastazja zdecydowała się na swój strój urodzinowy. Uwierzcie mi, to jest jakiś koszmar ubierać dzieci dzisiaj. Prawda? Może być? Strój Ci się podoba? Gotowi na urodziny? Gotowi? Start? Radość. Ciao a tutti! Babcia Ela! Ciao Zoe! To moja mamusia!
moja śliczna mamusia, a tu wszyscy radość w pełni. Muśka, cioteczka, Zoe, Zoe, kapa. Cześć wszystkim. Pokaż, jak dmuchasz, ciotka. Żyła ci wyskoczy na czole, ale... Co ty robisz? Ona dmucha balonika. Łukasz, ale my chcemy, żebyś zrobił kwiatka z tego balonika. Mama! Testujemy, kto napompuje balona. Popatrz, Łukasz, jaka pompka już mu się... Może do jutra napompuję kawałek balona. Yo, replace. Ciao. Bel applauso, dai. Brava. Mia amica. Bellissima! Mami!
Łukasz pakuje lepiej prezenty ode mnie. Mama! Może ty też mamy coś prezentu? Uuuu! Ma di braccialetti! A sono di pietre vere! Otwieramy konfetti pop. Lop. Jak to się nazwieramy? Lop, lol, surprise. Cały boom. Moja córka dostała bransoletki nowe. O. Na to teraz jest ogromna moda. Wszystkie dzieci to chcą. O. To jest kolor różowy. Okulary. Okej, okay, co tam jest w środku? Buciki. Taki. Belli. Taki. Qualcuno ha visto questo gatto? Non mi aiuti. No. E ora l'outfit. Wow, ale sukieneczka śliczna. Popatrzcie, jaka piękna sukienka. Devo fare il pop, Gabriele. Okej. Okay. Za ciebie kontakt. Pop! O! È uscito un pop disastroso. Oh, la zippa. Bella. Oh! Escono. Cambia colore. Wow. Cambia colore. Come fai a sapere? Jak to wiesz? Ci sono delle righine. Ah. Pokaż. No i oto ta laleczka, oto tyle krzyku. Guarda i capelli, capelli. Guarda il costumino. Sì, è la sua. To jest ta laleczka. I oto ta słynna LOL, o którą jest tyle hałasu, naprawdę, nie wiem, co w niej dzieci widzą. W każdym bądź razie szaleją z powodu tego LOL. I LOL kosztuje 25 euro, jedna. Teraz czas otworzyć drugą laleczkę. Są belle, to jest l'altra. Jeden bucik. Są questi. Z pompon, też bym takie chciała. Śliczna, różowe włosy ma nawet. Kochani, urodziny dobiegły końca. Dojechałam wreszcie do domu. Było takie zamieszanie, było tyle dzieci, tyle wrzasku, ale moja córeczka wróciła do domu bardzo zadowolona, naprawdę szczęśliwa. I to właśnie tak wyglądają urodziny tutaj we Włoszech od dzieci. Widzicie, nawet zarobiłam sobie tutaj kokardkę. Ja też jestem prezentem urodzinowym. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli jeszcze nie jesteście zapisani na moim kanale, to zapraszam Was, by to zrobić. Zostawcie paluszka w górę i to tyle. Cześć Wam!